Zespół pieśni i tańca Mały Bolesławiec to perła w koronie Młodzieżowego Domu Kultury. Formował się w latach 1981-1982, ale tak naprawdę wywodzi się z ludowego zespołu założonego w 1955 roku. Zawsze miał szczęście do instruktorów i choreografów. Przez lata zmieniali się, ale zawsze były to wybitne osobowości. Teraz w zespole śpiewa i tańczy 95 osób, podzielonych na 4 grupy w zależności od stopnia wtajemniczenia. Mały Bolesławiec ma własną kapelę. Po latach sukcesów w Polsce i poza granicami, pod kierunkiem Anny Słabiak, teraz zespołem kieruje Anna Itkowiak. Wakacyjny to czas podsumowań, więc dzisiaj też zobaczymy podsumowanie, koncert podsumowujący roczną pracę pracowni tanecznych, pracowni tańca ludowego prowadzonych przez panią Annę Itkowiak. Zobaczymy zestaw różnych tańców zaprezentowany przez wszystkie wiekowe grupy, więc będziemy mieć do czynienia na pewno z wielkim świętem ludowizny. Dziewięćdziesięcioro, pięcioro dziewcząt i chłopców w zespole. Więcej mogłoby się chyba nie pomieścić na scenie Teatru Starego. To już nie taki Mały Bolesławiec, no chyba, że weźmie się pod uwagę młody wiek tancerzy. Wybrali taniec ludowy, ale i na dyskotece na pewno dają sobie radę. Że urok tkwi w ludziach. A ponieważ zespół liczy, w tym roku obchodzi 35. rocznicę swojego powstania i miał szczęście do wspaniałych instruktorów. Pałeczkę po pani Ani Słabiak przejęła Ania Itkowiak i jest z całą pewnością niezwykłym instruktorem. I to też jej zasługa, że dzieci po pierwsze lubią tańczyć, że tworzą prawdziwy zespół i że wyraźnie sprawia im frajdę to, że są na scenie. I to też będziemy mogli dzisiaj, tę radość z bycia razem, radość z tańczenia, będziemy mogli dzisiaj zobaczyć. Thank you.
Teatrze Starym Mały Bolesławiec wystąpił w spektaklu Ogrody pełne tańca. To podsumowanie wszystkich pół roku w minionym roku szkolnym i pokazanie tego, co zespół robił od jesieni do lata. Jak podliczyła dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, suma lat 95 tancerzy wynosi 1054 lata. Oczywiście nie wliczając kapeli. Co ważne, członkowie zespołu to mieszkańcy całego powiatu bolesławieckiego, którzy na próby często dojeżdżać muszą z odległych miejscowości. Zespół ma własną zawodową kapelę z kapelmistrzem Wojciechem Piwowarczykiem na czele. Są też Marek Łętowski, Julia Łeńska, Marek Kuśmierek, Piotr Popielarz i Mikołaj Cieśla.